Oj tak, rzeczywiście. Mikołaj, tak na początku takie pytanie, jak to wytrzymujecie? Bo ta presja, tutaj ta defensywa, ja prawie byłem, jestem zmęczony patrząc na was, co wy wyrabiacie tam pod koszem. Jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? No jest to bardzo wymagające fizycznie i obciążające, się czuję bardzo zmęczony, ale mamy taki styl gry, sposób grania, my tak ciężko trenujemy na treningach, bardzo fizycznie, ja po treningu czasami jestem padnięty, także jesteśmy przygotowani na taką fizyczną grę w meczach, także po prostu jesteśmy już przyzwyczajeni po tych ciężkich treningach. Czy dzisiaj jednym z głównych celów było powstrzymanie Wiktora Sandersa? Ta defensywa rzeczywiście na liderze Anwilu Włocławek wyglądała niesamowicie, podwajany, byliście skoncentrowani, musiał pozbywać się piłki, nie czuł się komfortowo. Tak, szczególnie na pick and rollach założenie było grać z nim show, aby pozbywał się piłki i myślę, że udało się to zrealizować, nie tylko on, ponieważ z shooterami jak z Garbaczem i z innymi świetnymi strzelcami graliśmy agresywnie, aby nie mieli możliwości komfortu oddawania rzutów i to się udało, zrealizowaliśmy założenia taktyczne, dlatego wygraliśmy. Cały zespół dzisiaj rzeczywiście zagrał rewelacyjnie, zawodnicy chodzący z ławki również. Chciałem zapytać o te umiejętności gry tyłem do kosza. O twoich już wiemy oczywiście, ale okazuje się, że na wielu pozycjach, prawda, zawodnicy od jedynki do piątki muszą być na to przygotowani i wydaje się dzisiaj, że dzisiaj tych punktów spod kosza rzeczywiście zdobyliście bardzo dużo. Tak, wykorzystywaliśmy przewagę nie tylko na pozycji numer 5, ale szczególnie na pozycjach numer 3, numer 4. Mamy wysokie trójki, czwórki, silne fizycznie, które potrafią grać tyłem do kosza i to też było, myślę, element zaskoczenia, że po prostu spod kosza, w strefie podkoszowej zdominowaliśmy rywala. Ale to też na obu stronach parkietu, ponieważ zatrzymać Anwil na 71 punktów to jest bardzo dobre osiągnięcie. Przed chwilą wygraliście w Szczecinie, dzisiaj wygraliście z Anwilem Włocławek. Co to oznacza w szerszej perspektywie? Na razie nic. Na razie go nie ma Anwil. Jesteśmy wiceliderem tabeli. Chcemy kontynuować to, co wypracowywaliśmy sobie w trakcie sezonu i patrzymy optymistycznie na drugą rundę. Chcemy utrzymać tą pozycję na pewno, a patrzymy tylko w przód, czyli pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze gratulacje. Dziękuję bardzo. Też kolejne.